Siemanko, jest 31 stycznia, postanowiłem wysiać swoją cebulę. Obydwa gatunki, które mam, są to cebule, które osiągają ponad kilogram, jeśli chodzi o jedną sztukę. Stąd też prawa z rozsady. Myślę, że to pozwoli mi wyhodować większą sztukę niż próba sadzenia bezpośrednio do gruntu. Zresztą tak podaje producent. Na pierwszym planie widzicie imbir. Tutaj jest też kurkuma, którą wsadziłem do włókna kokosowego, które jest o tyle fajne, że w nim nie pleśnieje nic. To jest niby wstępnie nawożone włókno, ale tak naprawdę żadna roślina w tym za bardzo nie chce rosnąć bez dodania obornika czy jakiegokolwiek nawozu sztucznego. Do jednego z pojemników po lodach czy po czymś takim postanowiłem, że wsadzę po kilkanaście, kilkadziesiąt nasionek obydwu cebul, mniej więcej połowę tu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nasionka już mam tutaj wsypane. Wsypię jeszcze tylko globo. I je również posadzę do tego włókna kokosowego. A następnie przepikuję już do normalnej ziemi, do wielodoniczek za kilka dni. Nasiona obydwu odmian wyglądają tak samo. Takie czarne. Wyglądają troszeczkę jak czarnuszka, tylko trochę większe. No i to powiedzmy średnicy są 1 do 2 mm. Ułożę je tak luźno z wierzchu. Jedno mi strzeliło do sąsiadów. Trudno. I za chwilę przysypię sobie to jeszcze cieniuteńką warstwą włókien. Natomiast chciałbym pokazać, że tutaj mam imbir, który od dobrego tygodnia tutaj leży i już się, to były bardzo słabe kawałki, takie brzydkie, nawet już z kawałkami pleśni, którą podkrawałem, ale już widać zmiany na powierzchni kłączy. Czy to będzie widoczne? Więc można się spodziewać, że lada moment ruszy. Jego również wrzucę do szklarni lub do inspektu, tak aby miał lepsze warunki. Zobaczymy, co mi w tym roku z tego wyjdzie. Przygotuję ziemię taką typowo do uprawy i posadzę osobno każdy kawałek w doniczce za, no powiedzmy, 2-3 tygodnie, kiedy już będę widział, które kawałki wystartowały, których faktycznie jest potencjał. Na razie niech sobie leżą wszystkie w pojemniku. Wykorzystuję te pojemniki, które tam sprzedają, jakieś serki czy nie serki, myję to, wyparzam i po prostu używam wielokrotnie. Tak samo kurkuma. Jeśli chodzi o kurkumę, nic się z nią nie dzieje. W sensie nie widzę żadnych zmian. Oglądałem je tutaj dokładnie. Nie wiem, ile czasu potrzebuje, aby wystartować. No bo ona była bardzo mocno zaschnięta. Niestety nie było ładniejszej w sklepie. No ale powiedzmy, że za jakiś czas, jak nie wystartuję, to po prostu kupię gdzie indziej. Może znajdę ładniejsze kawałki, z których będzie większa szansa na to, że wyrośnie roślinka. A może po prostu trzeba dłużej poczekać. Pierwszy raz sadzę kurkumę i po prostu nie wiem, jak długo ona startuje z bulwy. Jeśli chodzi o samą cebulę, to gdy osiągnie tamte kilkanaście centymetrów wysokości, wybiorę najładniejsze sztuki, przepikuję do wielodoniczki, no i będę starał się wypielęgnować z niej jak największą, najładniejszą cebulkę. Natomiast szczypior bardzo ładnie się już ukorzenił, nie będzie widoczne chyba, ale korzenie rozrosły się po całości, po tym zbiorniku. Szczypior, praktycznie wszystkie cebulki szczypior miały leżący, tak jak w tych dwóch, które najgorzej rosną. W tej chwili już sterczy ładnie do góry, rośnie, więc myślę, że za tydzień czasu będzie można śmiało zbierać. Zwłaszcza, że widać, że on tutaj z boku, z każdej strony wyrasta. Te cebulki się podzieliły, więc będzie dużo szczypiorku. Tak naprawdę sadzę go bardziej dla zabawy i dlatego, że chciałem zobaczyć, czy kajtek będzie tutaj grzebał. Na razie jest nieźle, więc może się obejdzie bez przenoszenia rozsady do inspektu. A może będzie tak, że go po prostu za jakiś czas to tak zaciekawi, że nie będę mógł go oderwać. Wyjdzie w praniu. Na razie, hej!